Witam wszystkich, z tej strony Sarcz, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Dekalisto Protocol. Jestem znowu tutaj w okolicach kuźni z końcówki ostatniego odcinka, a to dlatego, że mogę tutaj jeszcze co nieco zebrać. Po pierwsze, z tego miejsca na pewno jesteśmy w stanie zabrać, po pierwsze amunicję do działka ręcznego, a po drugie, tutaj te szafki. Jestem prawie pewien, że ja je otwierałem w poprzednim odcinku, ale po wczytaniu gry mogę je otwierać teraz, więc nie wiem, czy mi się pomyliło z innymi. Dzięki temu mamy troszkę więcej teraz tych kredytów, ale nadal nie na tyle dużo, żeby móc sobie pozwolić na kolejne zakupy. Tylko szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy nie warto by było sprzedać tej amunicji. No ale na razie jeszcze się wstrzymajmy, mając nadzieję, że w razie czego, jak ekwipunek będzie przepełniony, no to będzie opcja, żeby jednak do tej kuźni tutaj powrócić. A skończyliśmy ostatni materiał tutaj przed tymi drzwiami do konserwacji C110. Otwórzmy to zatem. Okej. Co to za miejsce? No to chyba raczej robota więźniów, co? Kurde, przy tym wszystkim tu te ciała jeszcze są zmasakrowane, nie tylko powieszone. Czesiu! You made it! I'm gonna open up the maintenance elevator. That'll get you up here, yeah? Okej, szukaj windy. Właśnie zastanawia mnie jedna rzecz, no bo powiesić tych strażników musieli raczej sami więźniowie, ale co się tyczy tego, że są tak zakrwawieni. No dobra, nie będę się teraz zastanawiał, ale rozejrzyjmy się po tej okolicy. Mamy jeszcze coś w środku, zastrzyk zdrowia. No i od razu pytanie, czy nie warto właśnie się tego pozbyć, ale najpierw przejdźmy do danych biograficznych, no bo mamy tutaj nowy wpis na temat niejakiego Simonsa. 2313 rok. Upomnienie za wielokrotne skargi więźniów. 3 lata później oficjalne dochodzenie w sprawie przypadkowej śmierci więźniów po śledztwie prowadzonym przez media UJC. 2318. Przeniesiono do więzienia Black Iron w wyniku śledztwa wewnętrznego. I 2319. Wystawiono pochwałę. No dobra, czyli mamy potwierdzenie, że to więźniowie oczywiście wieszali tych strażników. A Simons należał do tych nieszczęśników. Swoją drogą ciekawe, że każdy więzień jest w tych nagraniach podpisany jako przywódca gangu. A podejrzewam, że jednak za każdym razem to musi być inna osoba mimo wszystko. I teraz mam też jedną zagwozdkę. W momencie, jak jest takie przejście, to zaczynam się obawiać, czy te drzwi się nie zamkną za mną. Looks like it's busted. Get inside. I can drive it from here. You sure about that? Gonna lower you down, nice and easy. The brakes don't look too good. Elias! Trying. One of the motors shorted out when I transferred power. Stop the cab! Stop it! Elias! The system's not responding! You've got to do it manually! Wait, what? How? Just jam something into the brake! Hurry! I raczej na górę nie wrócimy. Co to, to nie. Come on, you son of a bitch! To by było na tyle. Jacob, you still with me? Yeah, barely. I need to figure out why this system's acting up. Reset the power down there and get to the other elevator. You're nearly here. Another elevator. Can't wait. Od razu zaczynam się zastanawiać, czy nie będę żałował tego, że jednak nie wróciłem jeszcze na chwilę do kuźni. Wow! Co to ma być?
What the hell? No bez żartów, co? Akumulator GRP. No właśnie, pamiętajmy o tej rękawicy. Stąd niczego więcej nie zbiorę, ale kurde. Mogę ja w ogóle coś takiego wypatrzeć? Z daleka? Co jest? Jest! Pora się z tobą rozprawić. Dobrze. Mogłem strzelić od razu. Od razu lepiej, ale to jeszcze nie wszystko. Żel zdrowotny. Okej, czyli zastrzyku nie muszę na razie wykorzystywać. Ale potrzebny jest znowu bezpiecznik, żeby otworzyć to przejście. Więc mam nadzieję, że gdzieś się znajdziemy. Pytanie tylko gdzie? Tam się będę mógł dostać, no prędzej czy później, pewnie się przekonamy. Tak czy siak, chyba muszę się tu wspinać. O kurde! No właśnie się zacząłem... Ajajaj, za późno, za późno. W ostatniej chwili to zauważyłem. I zacząłem się zastanawiać. Czy się na mnie nie rzuci ponownie. Nie wiem, ja to chyba powinienem zestrzelić z daleka. Dawaj to zmiażdżyć. Przynajmniej kredyty w nagrodę. Powiedzmy, że jest to jakieś zadośćuczynienie. Piwnica D3. No tutaj się na pewno nie przedostaniemy, ale kurde, teraz muszę mieć oczy szeroko otwarte i wypatrywać też tego, co jest w oddali. Bo jeśli zobaczymy taki kokon, to chyba jednak lepiej to zestrzelić. A właśnie, przeładujmy. Mamy 10 naboi w magazynku po ostatnim ulepszeniu. Jak to wygląda tutaj w tym momencie? W ogóle jest ta rękawica. No i tutaj akumulator GRP. Dobra. Lećmy dalej. Może po prostu powinienem powolutku tutaj. No serio? Dobra. To wystarczy, mam nadzieję. Całe szczęście. Ale rzeczywiście, może nie biegnijmy tutaj za szybko, zwłaszcza w obliczu tego, że te kokony mogą być porozstawiane w różnych miejscach. No i w obliczu faktu, że z takiej odległości są w stanie nas zaatakować te dziwne stwory. I to jest to. No wydaje mi się, że to by wyskoczyło, co? W sumie to właśnie, możemy latarką poświecić w ten sposób, wtedy lepiej widzimy. A, patrzcie, są te kolce. Zdecydowanie muszę pamiętać o wykorzystywaniu rękawicy GRP. To jest tutaj też, myślę, podstawa absolutna. No ale teraz, kurczę, w końcu w którą stronę się udać? Mamy amunicję. To jeszcze mogę dodatkowo rozbić, ale nic to nam nie da. No, w to też jakbyśmy wrzucili przeciwnika, to nic by z niego nie zostało. Tylko jednocześnie sami musimy uważać, żeby w to nie wpaść. Ale dobra, no wydaje się, że i tak muszę iść tu. Szukamy kolejnych kokonów, w razie czego. Najgorsze jest to, że wcale się aż tak nie... rzucają w oczy. Słyszałem już coś. Dobra, w razie czego. Mamy przygotowaną pułapkę. No i co? Podejdziesz czy nie? Wydaje mi się, że stamtąd to słyszałem. Kurde. Nie wiem, czy to się zbliża.
Okej. Ale jeszcze mnie nie widzą. To nie wiem, przynajmniej w teorii jest szansa zaskoczyć, chociaż szczerze mówiąc tu jest tak duża grupa, że to może być niemożliwe. O masakra, ale możemy ich wykończyć tutaj, tą rękawicą. Dobra, rzucamy od razu. I spadamy na górę, szybko. Pobiegnął za mną, więc może wykorzystamy kolejne pułapki. Czemu nie mogę biegać? Co jest? Jakby te pułapki właśnie wykorzystać na swoją korzyść. Dobrze! Ej! Ale to mi się nie podobało. Dostaliśmy nawet trofeum za ten atak. Zabieramy kredyty oczywiście. Rozumiem, że z dwóch ciał od razu to pozyskałem. Dobra, bo zanim pójdziemy tam dalej, to jeszcze tutaj nie miałem szansy się rozejrzeć. Więc chyba najwyższa pora, co? No i kolejne ciała, których raczej nie ma co miażdżyć. O Jezu, nie! Dobra, w sumie teraz mogłem też go wrzucić, no ale okej, już za późno. Na spokojnie, przeładujmy broń. Akurat pewne jest jedno, przynajmniej dopóki będę miał taką sytuację, że tylko 6 miejsc mam w ekwipunku, no to absolutnie nie mam co też żałować amunicji do pistoletu, bo prawdę mówiąc tego miejsca, patrzcie, znowu nam brakuje. Niesłychana sprawa. Ale tutaj kolejny profil do pobrania. Zobaczymy to od razu. Oficer Kerry Brown. Kolejność priorytetów: posłać oddział bezpieczeństwa do kinetycznego systemu transportu. Transport obiektu o godzinie 3:15. Dostęp do obszaru tylko dla personelu poziomu Z. Dozwolone użycie śmiercionośnej siły. Ale tym razem mamy bez żadnego nagrania. 0 na 0. No dobrze. To by jednak wskazywało, że brakuje nam jednej osoby. I pytanie, czy jeszcze ją znajdziemy. Bo jednak zbieramy to nie w takiej kolejności, jak widzimy. A to tu jeszcze mogę coś zabrać, tylko właśnie, no teraz nie zabiorę, bo no nie mam szans. Mam ekwipunek pełny. I co w takiej sytuacji zrobić? Jedyne co, to możemy sobie pozwolić na wykorzystanie leczenia właśnie. Martwi mnie tylko to, że ciągle w tyle słyszę muzykę, co by znaczyło, że jeszcze ktoś tutaj może mnie zaatakować. Więc na razie przejdźmy dalej. Ej, jest jeszcze jeden. Okej, jeśli nie ma nikogo innego, albo niczego innego, to spróbuję zaskoczyć to coś. Wow, nie mogę! Ale jaja. Nie mogę niestety tego robić w tym przypadku. Dobra, to wrzucimy w takim razie to. I to wszystko. No nie wiem. A patrzcie, tu jest, kurde. Tu też można by było rzucić. No wiedziałem, że coś słyszę. Ale jaja. Tylko nie to. Przepraszam. Patrzcie, teraz gra zapisana, czyli teraz dopiero spokój. Oddawajcie to, co tu macie. Kredyty Kalisto 110. Naprawdę? O takiej ilości to ja mogę zbierać od pojedynczego przeciwnika. Tylko że to akurat ci silniejsi. Mamy bezpiecznik bramy. Oj, jak dobrze. To chyba trzeba będzie wrócić tam, gdzie byliśmy wcześniej, co?
Tak, tutaj mamy do wykorzystania ten bezpiecznik, rozumiem, żeby kontynuować naszą drogę, ale jeśli pójdziemy w tym kierunku, to powinniśmy właśnie sobie odblokować jeszcze to dodatkowe przejście. To nie wiem, ja przez to chyba nie mogłem biegać. Jeszcze mogę to niby zmiażdżyć, ale nic to nie daje. Dobra, wracamy w takim razie tutaj. Oby już bez niespodzianek. Niestety, ale ta muzyka w tle ciągle jakby zwiastowała zagrożenie. Dobrze kojarzę, że te drzwi były gdzieś po tej stronie, prawda? Żeby się teraz nie pomylić. Oj, oj, oj. Te dźwięki mnie doprowadzą do szału, naprawdę. Ale okej. Kładamy bezpiecznik. I jest wejście. Kolejny szyb wentylacyjny, których naprawdę już nie lubię od samego początku tej gry. No dobra, tylko jedno pomieszczenie. Najwyraźniej. Szkoda, że nie ma kuźni. Schemat broni Skunk. No nie wierzę, inwentarz maksymalny, ale sobie jaja robicie w tym momencie. Konwerter energii. No come on. Dajcie sobie spokój, co? Dobra, musimy się podleczyć. Tylko co z tego? Skoro potrzebuję dwóch miejsc tutaj tak naprawdę. Powiem wam tak, siłą rzeczy to ja upuszczę zastrzyk zdrowia. Zabieramy konwerter. No i zabieramy schemat, to na pewno. Nawet to musi zajmować miejsce w ekwipunku, nie żartujcie sobie. Dobra. Czyli tutaj też jest różnica, patrzcie. Konwerter energii zwykły to chyba właśnie kosztowało 100 kredytów, jeśli sprzedawałem. A tutaj w idealnym stanie i to ostatnio sprzedawałem za 200. Więc też warto znać różnicę. Patrzcie, akumulator GRP. Powiem wam, że ja to upuszczę, bo to było warte tylko 10 kredytów. A więc żeby absolutnie wszystko maksymalnie wykorzystać, no to bierzemy zastrzyk zdrowia. Tylko i tak, nadal mi zostaje jeszcze ten jeden. Tam po drodze do podniesienia, którego oczywiście teraz nie podniesiemy. No bo ekwipunek pełny i jeśli zaraz nie znajdę jakiejś kuźni, to się wkurzę, bo wydaje się, że w tej grze naprawdę na każdym kroku ja muszę wracać i jednak oddawać te przedmioty od razu do kuźni, kiedy jest tylko taka szansa. No dobra, jeśli się nic nie zadzieje, to już się spotkamy tam na miejscu. Choćbym nie wiem jak bardzo chciał, no to tamten zastrzyk zdrowia musiałem zostawić, który jest nieco wcześniej do zebrania. Ale zobaczymy, jeśli będzie opcja, to jeszcze wrócimy. Spotkaj się z Eliasem. No to już weszliśmy do tego szu, o którym Elias mówił wcześniej. Pytanie, jak daleko stąd na nas czeka. Mamy przejście zamknięte. Ale nie wiem, czy to jest kolejna winda. Tak czy siak tego nie zniszczę w żaden sposób. Dobra. Spróbujmy. No tak, mamy jeszcze jedną windę. I obawiam się, że już nią pewnie nie wrócimy. Chociaż niby panel aktywny. Ciekawe, czy nie do czasu. Look at the size of that thing. Elias, I'm in the elevator. I see the shoe. Elias, you there? To niepokojące, że on się nie odzywa. No i z ciekawości. Patrzcie, nie mogę korzystać z windy ponownie. Czyli tamten zastrzyk. Elias, can you hear me? Tamten zastrzyk i akumulator przepadają bezpowrotnie po raz kolejny. Niby to tylko 100 kredytów za jeden zastrzyk, ale i tak szkoda. Jesteś. Sorry for not responding. This thing's found a way inside here.
really tearing up the place. Can we still get to the shoe? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry. I can get you over there. I'm activating the gondola right now. It'll carry you across. No dobra. To dopiero wtedy się dostaniemy do szu. Wszystko jasne. W tym pomieszczeniu coś ciekawego zostawiłeś dla mnie, czy nie za bardzo? Jesteś dobrym kolegą, czy nie? Niestety niczego nie widzę. Więc chyba zostawimy go w spokoju. No i zejdziemy na dół. Kolejne trofeum. To już raczej fabularne, jak rozumiem. Czyli co, dostaniemy się tam już niedługo, mam nadzieję. Jeśli wszystko faktycznie pójdzie zgodnie z planem. A o to w tej grze dość ciężko. No przynajmniej jest kuźnia. Jasne, jasne, będę za chwilę wskakiwał, ale najpierw tutaj się dobrze zastanówmy. UJC Printing at your service. Mamy schemat tej broni. I teraz tylko zobaczyć. 800 kredytów kosztuje. Ulepszenie podmagazynki, ulepszenie stabilności, zwiększenie uszkodzeń, amunicja grupowana. Tutaj też można sobie zastrzyki zdrowia wytwarzać i amunicję. No ale z tego raczej, przynajmniej na razie, nie będę korzystał. Nie ma totalnie takiej potrzeby. No dobra, musimy się pozbyć tych przedmiotów, to na pewno. Myślę, że ten zastrzyk też. Stary, ja absolutnie nie marnuję czasu. Dobra, amunicja do działka ręcznego też pójdzie. Może te 12 sztuk sobie zachowam. Mam nadzieję, że nie będę żałować tego, że... ten jeden stack amunicji sprzedałem. Please make a selection. Ale teraz właśnie mógłbym sobie tutaj pozwolić na przykład na ulepszenie tej rękawicy. Przede wszystkim ulepszenie szybkości ładowania rękawicy. Have a united day. Myślę, że to też będzie rzecz absolutnie kluczowa, bo owszem, czasem znajdujemy te akumulatory, ale nie ma... No poczekaj, stary. Nie ma za dużo miejsca na te akumulatory przecież w ekwipunku. Tutaj jeszcze ulepszenie szybkości, zwiększa siłę rzutu poprzez usunięcie zabezpieczeń. Uderzenie może spowodować rany. I to jest też ewentualnie coś, co by mnie tutaj zainteresowało. Blokowanie z kontratakiem jest jakąś alternatywą, ale na razie chyba jednak zainwestuję właśnie w rękawice. Print finished. No i to wszystko. To wszystko przynajmniej na razie. Dobra, no to co? Skoro nie mogę wracać, nie mogę... Skoro nie mogę korzystać z tamtej windy, no to nie wrócimy po zastrzyk, a więc ruszamy. Gondola wydaje się sprawna. Proszę bardzo. Jedziemy. Elias coś niezbyt chętny. O, świetnie. Dawać. Wyrzucamy ich, kurde. Mogę to zrobić? Ojojoj. Już myślałem, że się zmieścił tutaj do mnie. Rękawica jest świetna. Tak naprawdę jedyne, co w takim przypadku martwi, to fakt, że nie możemy wtedy przeszukać tych stworów. Naprawdę mówiąc, to były też chyba te, od których dostawaliśmy około 100 kredytów, więc no zawsze też to jest pewna rzecz, nad którą się trzeba zastanowić, ale z drugiej strony, kiedy idzie o przetrwanie, jak miałem do wyboru, czy strzelać z broni palnej, zużywać amunicję, czy wykorzystać właśnie tę rękawicę, no to zdecydowałem się na rękawicę. Zresztą nie mieliśmy zbyt dużo czasu do namysłu. Mamy bezpiecznik. A to dziwne, że bezpieczniki są włożone, a drzwi i tak zamknięte.
A, jeszcze jeden akumulator. To ja tak naprawdę gdzie będę musiał iść dalej z tymi bezpiecznikami? Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj... A, jest wejście na górę jeszcze, okej. No to już coś. Z tej strony też mogę wchodzić. No i innej drogi chyba nie ma. To jeszcze rzucimy okiem, co? Myślę, że można się rozejrzeć. Ja. Bezpiecznik wymagany. Ależ tutaj tych zastrzyków nam dali. Mamy trzy. Jest jeszcze jedno ciało. Czyli mamy jednak to, czego nam brakowało. Niejaki pan Song. W trakcie przemieszczania się Song zaatakował i doprowadził do hospitalizacji dwóch członków kartelu Lazos. Zaleca się wykorzystanie systemu kinetycznego transportu. Cel do każdego transportu w Shu, aby uniknąć przyszłych incydentów z więźniami o podobnym temperamencie i pochodzeniu kryminalnym. A, chodzi o transport cel, a nie celu. Dobra, wszystko jasne. Bo na początku tak dziwnie to dla mnie brzmiało. No dobra. Pora wrócić. W sumie to mogłem od razu może zabrać te bezpieczniki. Tylko dziwne było dla mnie to, że tutaj one są włożone, a drzwi i tak nie działają. O, tylko że od razu nieco mniej widać, a to mi się nie podoba trochę. Mam nadzieję, że nic mi tutaj na twarz nie wyskoczy za chwilę. Wkładamy w takim razie. No i jeszcze jeden. O nie! Słyszę gościa! Nie wierzę! Chodź tu! Jak zobaczyłem to, to od razu stwierdziłem, że trzeba to wykorzystać. I co? Czułem, że jeszcze będzie. Nie! Gdzie ja go słyszę? Jakoś obok siebie? O, serio? Dobra. Tyle dobrego, że niektóre ciała nam zostają, ale ich będzie więcej, co? Sakra. Czy nie? Już się boję schodzić. Jezu, serio? No trochę was za dużo tutaj. W sumie dobry punkt, kurczę, z którego możemy obserwować sytuację. Ale rękawica jest absolutnie bezcenna. A no tak, tutaj automatycznie się akumulatory zużywają, bo tak się zastanawiam, czemu mogę ciągle z tego korzystać. Tam następny. No nie, no nie wierzę. Blokuje mi się. I nie mogę. Nie mogę niestety już atakować. Słyszę następnego. Tu jest chyba. Wydaje mi się, że wszedł do mnie. Dobra. Nie podniosę tego. Dawaj, 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 na górę. Mam przecież jeszcze amunicję. Spadajcie mi stąd, kurde. Nie za dużo was tutaj? Jeszcze żyje? Ale tylko jeden chyba. Spróbuję go dobić. Padł czy nie? Okej. Look for the
dobra. To teraz mogę ich przeszukać, jak rozumiem. Wprawdzie nie wszystkich zapewne, bo niektórzy wpadli w te mechanizmy już tak na dobre. Ale te ciała, które tutaj leżą, możemy przeszukać. Powiem wam, że o ile na początku się to praktycznie nie zdarzało, no to na przykład w tym miejscu gra nie wyrabia z płynnością. Czasem się mnie pytaliście o to, jak gra chodzi na PS5 w trybie wydajności. No i przez zdecydowaną większość czasu jest stałe 60 klatek. Okazjonalnie były te spadki, no a są takie momenty jak tutaj, że wyraźnie jakoś silnik właśnie nie wytrzymuje. Dobra, tych już dokładnie przeszukałem, prawda? Nie wiem, czy jeszcze na górze nie zostawiłem jakiegoś ciała, no na przykład tutaj. Pewne jest to, że chcę się upewnić, czy niczego nie pominąłem, bo zdecydowanie potrzebujemy każdego kredytu. Absolutnie, bez wyjątku. I nie wiem, czy jeszcze ewentualnie jest szansa, aby znaleźć jakieś ciało po drugiej stronie. Ale nie szczególnie chyba. No dobra, czyli wchodzimy tutaj. No nie wierzę. Ciekawe, czy ja go w ogóle mogę zaatakować tą pałką w tym momencie. Wolałem nie ryzykować i nie podchodzić dość blisko. Ale jeśli już w ten sposób strzelamy, to trochę amunicji trzeba zużyć siłą rzeczy, co? Niestety. To tutaj będzie wszystko. Muszę wejść na górę. Okej. Aktywuję elementy sterujące. Ale przynajmniej mamy kuźnię, chociaż tyle dobrego. Konwerter energii kolejny już. Co się tyczy kuźni, to będę musiał się chyba zastanowić nad kolejnymi ulepszeniami. The choice is yours. Tutaj na pewno sprzedamy niepotrzebne rzeczy. Ten akumulator. No nie wiem, czy na razie zostawić. Zdrowie mam pełne. Dajcie mi chwilkę, żeby się zastanowić nad kolejnym ulepszeniem. No i wiecie co? Właściwie to mógłbym sobie tylko pozwolić na odblokowanie tego. Blokowania z kontratakiem. Ale szczerze mówiąc, wolałbym pozbierać kredyty na te drugie stopnie ulepszeń. Na przykład tutaj, jeśli chodzi o rękawice. A tutaj potrzebujemy 900 kredytów, więc pozbędę się jeszcze dwóch kolejnych zastrzyków zdrowia i z takim stanem portfela będziemy kontynuować, myślę, w następnym odcinku. Więc tutaj się z wami pożegnam, dajcie znać, jak się wam podobał dzisiejszy odcinek i oczekujcie na kolejne. Cześć!